kluczem. Kluczem do zmiany w twoim życiu jest bardzo mocne postanowienie, że osiągniesz swój cel. Podobno, ale w większości wypadków tak nie jest. W większości wypadków jest to bajka. Wcale kluczem do twojej zmiany nie jest twoje postanowienie. Wprost przeciwnie. Klucz do twojej zmiany wygląda zupełnie inaczej. I kluczem do twojej zmiany nie jest twoje postanowienie, że się zmienisz, tylko postanowienie osoby, którą kochasz. Bo jeżeli twoja dziewczyna postanowi, że ty masz przestać pić, to ona ma większą szansę na osiągnięcie sukcesu, którym jest to, że ty przestaniesz pić, niż to, że ty sam to postanowisz. Jeżeli twoja żona postanowi, że masz się odchudzić 30 kg, to szansa, że schudniesz te 30 kg jest 10 razy większa niż to, gdybyś sam to postanowił. I uważaj, jeżeli twoja ukochana postanowi, że będziecie mieli trzecie dziecko, to w 90% to powiedz sam. Natomiast kluczem do twojej zmiany w 90% jest osoba, którą kochasz. I dla niej jesteś gotów rzucić picie, rzucić palenie, rzucić cały tłum, czyli liderek. Dla niej jesteś gotów schudnąć 30 kg. Dla niej jesteś gotów poświęcić życie codzienne. I największą szansą na to, że się zmienisz, to nie jest to, że ty sobie coś wymyślisz, tylko że osoba, którą kocha, postanowi, że ci te twarzy w niebieskiej koszuli. I wtedy będziesz nosił niebieskie koszule. Ona wcale nawet nie będzie się do tego zmuszać czy nakłaniać. Wystarczy, że powie, że ci te twarzy w niebieskiej koszuli. I chciałbym, żebyś zrozumiał, że większość facetów, którzy osiągnęli sukces, ma bardzo mądre i kochane żony. Bo to one podejmują decyzje, co ty w swoim życiu osiągniesz i w jaki sposób. Dlatego życzę ci, aby twoim marzeniem
o sukcesie było poznać taką kobietę, która będzie pomagać ci w osiągnięciu twojego sukcesu. Będzie promować cię zachętą albo czasem kopniakiem. Nie ma nic wspanialszego niż kobieta, którą kochasz, bo ona ci pomaga w tym, żebyś się stał mężczyzną. Wiem, zaraz ktoś zapyta, a co w drugą stronę? W drugą stronę też będzie, ale to będzie w innym filmiku.